Czasami wydaje nam się, że przechodzimy w koło przez to samo. Jednak za każdym razem stajemy się dojrzalsi i pełniejsi o nowe punkty widzenia. Nie znoszę się powtarzać, ale jakoś to tak bywa, że jednak często wraca się do tych samych miejsc, lecz z nieco odmienną historią. Wiecie już zapewne, że dość często zdarza mi się podróżować pociągami i bardzo to lubię. To jak wielogodzinna medytacja w tunelu czasoprzestrzennym, w trakcie której wszystko się od ciebie odkleja. W te święta ponownie przyszło mi przeżyć swoją podróż, swoją własną historię. Nie omieszkałem nagrać co nieco, aby opowiedzieć wam to, co odkryłem do tej pory. To, co tutaj widzicie, to, co się dzieje przed waszymi oczami i w waszym życiu, to jest to, co dotyka nas wszystkich. I bardzo często odwołuję się do tych uczuć bycia człowiekiem, człowieczeństwa, ponieważ uważam, że wszyscy ludzie pragną w istocie tego samego. Pragną wolności, pragną poczuć wewnętrzny spokój, pragną poczuć głębokie połączenie ze światem i życiem. Jedną z takich podstawowych potrzeb, jaką mamy, to jest pragnienie bycia połączonym z innymi istotami. I tym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Rok 2020 przyniósł nam całą masę niespodzianek, przewrotów w życiu, zmiennych nastrojów, wiele zwątpień, wątpliwości, niepokoju, może i nawet skrajne doświadczenia, wywroty historii, rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Mam taką nadzieję, że kolejny rok przyniesie nam totalną poprawę i odsłoni nowy kierunek w naszym życiu. Zarówno dla nas wszystkich jako ludzi, jako zbiorowości oraz dla każdego z nas osobno, jako jednostek, które poszukują siebie, poszukują swojego szczęścia czy miłości, pokoju, mądrości, może nowych umiejętności. Mam wewnętrznie takie poczucie, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku, że tak czy siak nie mamy innego wyjścia, że życie i tak ciągle będzie się samo doskonalić, samo kształcić, samo uczyć o sobie. Bez względu na to, jak bardzo czujemy się pomieszani czy zagubieni w danej chwili, i tak wszystko na większym planie tworzy większą całość, która uzupełnia się wzajemnie. Tutaj, podobnie jak w zeszłym roku, wybrałem się w swoje ulubione miejsca i postanowiłem co nieco ponagrywać, czując delikatną nostalgię czy melancholię, może tęsknotę za zakorzenieniem się w swojej własnej historii, w swoim własnym byciu, w miejscach, gdzie po prostu dorastałem, dojrzewałem, uczyłem się życia, uczyłem się siebie i mają one dla mnie głębokie znaczenie. I to właśnie w tych miejscach bardzo często miałem jedne z największych duchowych doświadczeń czy odkryć, którymi dzieliłem się w projekcie. Dlatego mają one dla mnie naprawdę ogromną sentymentalną wartość i moc. I to są miejsca, które mógłbym porównać do miejsc głębokich odosobnień czy miejsc mocy, gdzie zawsze mogę się zreflektować, gdzie w ułamku sekundy widzę całe swoje życie przewijające się przed moimi oczami. I widzę, jak wszystko się ze sobą uzupełnia i jednoczy, a ja mogę odzyskać równowagę i wewnętrzny spokój. Czy ten sens klarowności i świadomości tego, po co to robię i dlaczego to robię. Wiecie, po części robię to dla was, dla siebie, ale też dla siły wyższej. Czuję się momentami, jakbym był uniesiony przez coś większego od siebie samego, więc jak inaczej mogę to zakomunikować? To daje mi naprawdę dużo energii i mocy. Chciałbym, żeby każdy człowiek odnalazł coś takiego dla siebie. Może niekoniecznie w ten sam sposób, jak ja to robię, czy inni to robią, ale może w ten unikatowy sposób, kierując uwagę do swojego własnego wnętrza
I nawet jeżeli brzmi to dziwnie, mistycznie, New Age'owsko, zbyt duchowo, religijnie, to uważam, że tak czy siak każdy z nas i tak szuka tego samego. Tej jedności z kosmosem, wdzięczności za życie, wewnętrznej ulgi czy spokoju, satysfakcji z życia. I wiecie, w chwilach, gdy o tym opowiadam, metafory same przychodzą mi na usta. I z tego cieszę się najbardziej. Z dobrze wykonanej roboty. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie. Życzę wam wszystkim wspaniałego Sylwestra i owocnego nowego roku. Niech wszystko się odmienia, naprawia i leczy, i aby przyszły rok przyniósł nam same cudowności. Dużo mądrości, dużo pokory, dużo nauki, ale też dużo owoców z naszej pracy, z naszej egzystencji, z naszego bycia. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.